Cześć mistrze, z tej strony Karolek 95, zapraszam na kolejny odcinek z Amnezji, czyli już drugi na moim kanale z Amnezji Maszyny dla Świń, długo wyczekiwanego projektu, nie tylko przeze mnie, ale też przez was na moim kanale. Wracamy do pomieszczenia gospodarczego, z którego się przed chwilą oddaliliśmy, bo tu coś musimy zrobić. Miałem zaglądać za obrazy, proszę bardzo, gówno. Proszę mi ten telefon odłożyć na miejsce, wyłączyć go, chociaż nie wiem, co ja mogę, halo, szafki, tu wszystko zrobione, tu tego, tu rzuciłem tym, tu frym cym. No i dobra, właśnie. Co ja zrobiłem? A to jest... Tylko to jest dźwignią? Okej, teraz coś zrobiłem. O! To dlatego ten obraz był taki przepołowiony! Sorry. Dobra rozkmina, tylko że ja oczywiście stopera nie włączyłem. Dobra rozkmina, a stopera nie ma. Karolek biegnie przed siebie, kto go dziś wydyma? Nikt, nieważne. Dzieciaczku, to był mój synek. To był właśnie mój synek, który pewnie mnie zaraz zabije. Ale to nic, bo ta gra może być bardzo ciekawa. To nic, na razie gra trzyma poziom, trzyma klimat, trzyma poziom. Podoba mi się, nie powiem. Na razie to jest dobrze wydane 13 euro. I tutaj można było obserwować swoje dzieci. To teraz czekam, aż dostanę się do łazienki. Będę mógł obserwować swojego bachorka, jak się kąpię. Nie rozumiem. Czy ja gram w Slendera? Czy to są kartki do zbierania? Tu rozkrwawiony ten, tutaj... W ogóle gwałty gdzieś pod prysznicem, związywanie cierniem i page'ami. Okej, tu muszę plus 18 dać. Tutaj przerażona mina dziecka... Nie wiem, przy jakiej okazji. Tutaj jakieś zdjęcia, tutaj mama dzieci, mama z dzieckiem. O, to chyba jestem ja. Fajna broda, taka przyjemna całkiem. Troszeczkę do mojej podobna. No jeszcze trochę muszę ją zapuścić, no nie da się ukryć. A, tu jestem w łazience i to za lustrem. I tu obserwowałem... O, ale się tego przestraszyłem. Jeszcze przy tych dźwiękach. Dobrze, nic tu nie ma. No i dobrze. To nie mam pojęcia, co jest. Być może to jest projekt tego, Potwora do Amnezji 3. Albo moja przerażona mina. No i ta świnia mnie troszeczkę niepokoi. A tutaj moje dziecko powinno się kąpać. Okej. Tyle masz mi do powiedzenia? Gdzie moje kąpiące się dziecko, pytam. Nie, żebym był ciekawy, broń Boże. Tak pytam po prostu, bo może akurat tak miało być. No dobra. Tu kolejna wajcha, coś otworzyłem. A tutaj ja już chyba nawet byłem. Mogę zamknąć tu wejść. Zostawię to zamknięte na wszelki wypadek. Albo nie. Bo potem zapomnę, gdzie to było i się obsmarkam. Dobra, mamy spokój. Chillaucik, właśnie zamknij mordę, Karol, bo jak zawsze coś powiem, to jest kasztan, nie? Boję się. Jakiś tyranozaur chodzi piętro wyżej, ja to wiem. I know that. Dobra, tutaj też spokojnie, tu też nic się nie dzieje. Tutaj piękne obrazy, tu tego, tutaj drzwi. Drzwi! Bankiet na cześć Lili. Cztery szklane kule zawieszone na niebie. Człowieku, wyczyść te spodnie. Ten pot zmieszany jest z krwią. To zupełnie nie na miejscu. Niech będzie. Ja się w to nie wtrącam. Nie moja krew, nie mój pot. Nie ja podglądam córki pod prysznicem, czy tam w wannie, nieważne. Dobra, gro wczytuj się. Powolne wczytywanie gry oznacza, że znowu się ładuje pewnie duża lokacja. Ale masz wspaniały wokal. Jakby ktoś, nie powiem, co ci robił w wannie. Mył plecy na przykład. Dobra, bankiet na cześć Lili. To mamy przeczytane. Okej, i jedziemy dalej. No i co? Jesteśmy dalej, moi drodzy. Jakiś obraz. Duża ta lokacja, nie powiem. Aby biec podczas ruchu, przytrzymaj lewy shift. Już mam biec, tak? Niedobrze, niedobrze. Ale spokojnie, easy, nic się dzieje, easy, notatka. Tata mówi, że nie możemy bawić się już ze zwierzętami, kiedy bawiliśmy się chowanego z kukiem. Przyszedł i krzyczał na nas, a właśnie chcieliśmy ukryć się za panem niedźwiedziem. Kuk mówił, że to dlatego, że tam jest broń, ale przecież tata zawsze pozwala nam ją polerować broń. Jeszcze w wannie, co? Pip. Więc na pewno nie chodzi... Oto,
Tak, o to chyba. W każdym razie, w tym pokoju straszy. W nocy można usłyszeć duchy przemykające wewnątrz ścian za skrzyniami. Często się są rozzłoszczone, albo przynajmniej tak to wygląda. Sądzimy, że to dlatego. Dzwonią łańcuchami, trzaskają drzwiami i robią podobne rzeczy. Nie lubimy tego miejsca. No i co, to tyle, tak? Dobrze, dobrze. Niech będziesz tu tyle w takim razie. Okej, tu znowu widzę chyba... Nie widzę przepołowionego obrazu. Myślałem, że tutaj będę mógł zajrzeć. To nic. No i co, mogę biegać na shift? Super. I to jest nawet sprintem. Zejść na dół nie jestem pewien. This way, Papa. Come and see. Już biegnę! Czy właśnie weszłaś do wanny? Ja jestem bezczelny, naprawdę. I to się zemści kiedyś na mnie. Dobra, spokój, Karol, spokój, nic się nie dzieje, prawda? Głos w słuchawce przemawia, jakby mnie znał i rzeczywiście wydaje mi się, że go pamiętam. Czuję, że coś nas łączy, niczym bliźnięta rozdzielone po urodzeniu. O, choć zachodzę w głowę, co to takiego? We własnym domu jestem niczym tonący, który próbuje wydostać się na powierzchnię. Wiem, że pode mną ukryte w ciemnościach znajdują się imponujące sale i korytarze. Gdybym tylko mógł znaleźć wejście. No i teraz to trzecie, to ostatnie, chory sen. Nie, to już chyba... Budzę się sam w zupełnie świętym domu, brak głosu bawiących się dzieci sprawia, że jest on niczym wielkim. Niczym wielki mroczny grobowiec, wzywający mnie, bym zszedł tam, gdzie można znaleźć tylko pogrzebane ciała. To nieistotne. Moje dzieci mnie wołają, a ja im opowiem, odnajdę je. No i to wielka sala? Tak, to już wszystko przeczytałem. No i mam tu mój dziennik i znalezione dokumenty. Okej, a mam już ekwipunek? Nie mam ekwipunku, co ciekawe. Dobra, nie wiem na czym to polega, czy może ten ekwipunek będzie później, może w ogóle go nie będzie. I teraz to będzie zwiedzanka. Proszę, Córciu! Może najpierw wejdę tutaj, co? Może jednak nie, co? To zawsze można było tak jakby podnosić do góry te wieko od fortepianów, czy od pianin właściwie, bo to było pianino. Ale teraz nie można, no dobrze, niech tak będzie. Czy mogę stąd wyjść, opuścić to? Niestety nie. Tu nie mogę żadnego klucza użyć. Gdzie mam do cholery ekwipunek? Na który przycisk? Tu mam N, L, K... Na J mam te dokumenty. A tu chowam latarkę. No tak, to właściwie normalne. No i dobra, no nie mam ekwipunku jeszcze. Niestety. Może i dobrze. Może i fatalnie. Może twórcy z tego zrezygnowali. Może mają mnie w dupie. Witam w barze. O, ale sobie ciulniemy. Ciulniemy sobie w bilord. Coś mi się wydaje. No sami alkoholicy, dom po prostu, kurde, piusów i ćpunów. Czy ja tu coś mam? Krzesło, najwyżej mogę krzesłem rzucić? Dobrze. Ja tu zrobię porządek zaraz na stole. Jak mi się uda. Ciężko, o, jedną zrzuciłem. To pogramy sobie w bilard z tołkiem. Można? Prawie była bila. Był dziura, nie można. A lesser man would have crumbled, yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Mówiłem, no alkoholicy po prostu. Może pan czegoś się napije. Może rzucę bilon do łzy. Jeb, ale... Jakbym tak chciał trafić, czy trafię? Trafiłem! Trafiłem, a białą mogę tutaj wrzucić na przykład sobie tak? Dobra, bo kurde, tracę czas mi jeszcze. A, jeszcze tą, dobra. Czy ja mogę? I ja na przykład tak sobie... Ciach? Proszę, no dobra, ostatnia, bo to jest takie fajne! To jest takie fajne! Nie, no to już nie jest fajne, ale chciałbym rzucić do tamtej. Prawda, no zawsze byłem słaby w bilard, nie da się ukryć. Dobrze, tu mamy jakieś drzwi. Zaraz. Mam jakieś te kije, jakbym jeszcze mógł kija wziąć i pograć sobie w symulator bilarda w Amnezja Maszyna dla Świń. To by było coś po prostu, moi drodzy, ciekawego. Nie wiem, czy tu, czy tam. Może najpierw udajmy się tu. No, dlaczego nie? Spróbujmy. Pójść sobie na spokojnie, tutaj. Ocho lipcia, wiktoriański klimat, tak jak obiecywali twórcy. Dobrze, zaraz do tego wrócimy, moi drodzy. Jakaś notateczka, proszę bardzo. Będę miał gościa cieszącego się poważaniem profesora A. Przybędzie, aby ocenić... Profesora A? Przybędzie? Dobra, nie będzie. Nieważne. No, aby ocenić moje zdrowie psychiczne po mojej długiej nieobecności w klubie. Nie jestem głupi. Wiem, że ma być ich szpiegiem. Kiedy ścigali rozpruwacza, często właśnie jego proszono o opinię na temat okaleczeń i brakujących organów. Temat z Kubą rozpruwaczem?
No, właściwie zgadza się, 1800 któryś rok, 99 właśnie, to są też czasy Sherlocka, polecam wam całą serię Sherlocka tutaj w tym odcinku, bo seria z Sherlocka Holmesa jest po prostu genialna, wszystkie gry, Tajemnica Kolczyka, Przebudzenie, Kuba Rozpruwacz i tak dalej. A teraz przychodzi do mnie i wdzięczy się tego, mój szanowny kolego, na pewno pan wciąż opłakuje stratę i może rzucę okiem na pańskie maszyny, wszak to triumf tej ery. On nie ma pojęcia, czym jest strata i czym jest ofiara. Czy mogę odmówić? To byłoby jak rozpętanie burzy i sprowadziłoby mi na głowę tłumy intruzów i złodziei. Muszę zabawić tego bufona i przystać na to, by mnie niepokoił. Może pokazać mu flaczarnię? Jak dobre flaczki robicie, to zaproś go na rosół, dlaczego nie? Zobaczymy, czy jego żołądek zaprawiony grzebaniem we wnętrznościach poddanych niezdarnym sekcją dźwięk jest na tyle silny, by znieść widok prawdziwych maszyn tej jego złotej ery. Może przynajmniej przedstawię go Jackowi lub chociaż jego synom. Mamy teraz mocniejsze zamki w oknach i przynosimy im zabawki. No i dobra, wszystko się zgadza, jesteśmy w domu. Kurde, ogromny ten dom. Mam nadzieję, że tu jest zamknięte chociaż. O, super. Łazienka? O, będzie kompanie, coś czuję, ale najpierw szybki stolec. Rym, cym, 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 okej. Szybki stolec poszedł. I teraz... No tak, to już wcześniej byłem. I jest jakaś notatka chyba, tak? Nie, mój dziennik. Niedźwiedzie i wanny. O, ktoś do mnie dzwoni. Za sekundę do was wracam, mistrze. Tylko sobie jeszcze nie. Dobrze, powibruj sobie telefonie, zapiszę grę, bo jakby mi się teraz coś zepsuło, to by była lipa. Za sekundę do was wracam, mistrze. Dobra, mistrze, jestem z powrotem, z tej strony Karolek, no i napierdzielamy dalej w amnezję maszyniankę dla Zefiń. Przepraszam, musiałem na chwilkę przerwać, bo miałem coś bardzo ważnego do załatwienia, ale tak szybko dzisiaj się nie poddam. I stopera oczywiście zresetowałem go, czemu? O, przypadkiem tu zajrzałem całkiem, ale jest jakaś wajcha. I co się stanie? To już znamy z trailera. To już znamy z trailera, o nie. Po co ktoś zalał winem tę ścianę? Takie głupie stwierdzenie, bo to jest krew oczywiście. Tak mi się wydaje. Może ktoś moją córkę tu porwał i zjadł. Pewnie to ta świnia, no i ja z tym nie mam nic wspólnego. Co to jest do jasnej cholery? Może ten pokrowiec na flaki z jego flaczarni, żeby tam to pakować. Tam jeszcze idę dalej, ale krwi tu jest, łopioruna. Jest jakaś pierwsza wajcha, pierwsza maszyna i piła. No nie będę z piłą latał. Ale, o, słyszałem jakiś bieg. Ale dobrze, moi drodzy. Moi drodzy. Nic nie mogę podnieść, szafa zamknięta. W takim razie pozostaje nam... A to co? Może tu będę mógł wskoczyć, no mniejsza. W każdym razie na razie musimy pewnie to odkręcić. Odkręcamy za Wurson. I są światła. Fajnie, przyjemnie. Miotła, nie mogę podnieść miotły. Teraz co, mam tam wejść? Czyżby? Czy może jakoś tędy? To się otwiera? Nie wiem. No nie, no muszę... Chyba, że muszę coś podsunąć sobie, ale niestety niczego podsunąć tutaj nie mogę. Wszystko tam podpalałem w tej fabryce. Niby spoko. Ale dobra, mogę pójść jeszcze w inne miejsce. W każdym razie, skoro nie mogę pójść tutaj, bo może tędy będzie się jakoś dało wychodzić potem. Dobrze, jeżeli to jest miejsce prawidłowe, do którego powinienem się udać, to jestem idiotą. Ale na chwileczkę się... Świnia uciekła! No to mamy flaki. Zaraz się zacznie pewnie, co? Tego młota też tu nie było, kurwa. Znaczy, ja cię kręcę. Po co mnie straszyć? Obraz mi się przybliżył. To? To był ten knur? Ten knur, który robi z pomidorów kiżur? Dobra, idę dalej, może wejdę tutaj. I zamknę się przede wszystkim. Raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. O kurde. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction?
No widzisz. Czyli rzeźnicy ogólnie mają przesrane w życiu. Zabili tyle świnek, tyle bydła, tyle innych pierdół. Dobra, tu nie mogę wejść, zamknąć sobie, bo to mnie troszeczkę przeraża. Jest zegar znowu. Tutaj jakieś tego, tego, rymzym, cymcym. Jakieś książki? Coś tu ciekawego? Jakaś notatka? Jest! Przychodzi nocą węszyć pod twój dom. W pięknym fartuszku, aż po same stópki. Loczki ma piękne oczka niebieskie, niczym wystająca z ziemi ręka w zimowy śnieżny dzień, niczym ręka w zimowy śnieżny dzień. Stara sali w małym domku dla lalek. To jest może jakaś piosenka. Przez okno uchylone u jabłka błagać będzie. Twarz mroku skrywa, lecz oczy ogniem się. A gdy skusicie jej pierś powabna, o! Złapie cię, porwie i zje twe serce, rym cym cym cym. Porwie i zje twe serce, rym cym cym. Bądźcie więc grzeczni, gdy koniec roku się zbliżał, by sali o jabłka nie was prosiła, was nie prosiła, będz. Niektóre drzwi powinny pozostać zamknięte. Idźcie ślady ojca i z domu nie wychodźcie, będz, będz. Sali robi z grzecznych dzieci ciasto. To nie jest do końca piosenka dla dzieci, ale mniejsza. Dzieci niegrzeczne w trzewiach sali lądują. Dobrze, czyli świnkę nazwę Sali. Hej Sali. Dobrze, na świnie będę mówił Sali, na te wszystkie potwory. Będzie Sali i będzie kobietą, fajnie. Już nie będzie Woldzia, tylko będzie Sali. Oto Sali Mali. Sali, Sali Mali. Biegnę przed siebie do tronowej sali. No i tutaj sobie wbiegam, może zagram z tobą w bilard, a jak nie, to będziesz tutaj sama głową kiwać. Dobra, trafiłem do łzy. I może udam się tu. Zastanawiam się tylko, gdzie ta świnia? Gdzie ta Sali? Gdzie pobiegłaś? Tam jeszcze po tamtej stronie nie byłem, więc jeszcze muszę się udać tutaj. I może trafię do tej maszynowni całej, czy czegoś tam. Zobaczymy. Tu wejść nie mogę. Tu... O nie! Co, znowu pizza? Halo? Jasne, ty też mnie znasz. Coś za spokojnie to mówi. O kurde. Where should I go? Halo? Hello? Halo? Hello? Okej, okay, hello, hello. Gościu się rozłączył, czyli mamy przesrane ogólnie. Nasze dzieci utknęły gdzieś w podziemiach. Znowu wiktoriański klimat. Za chwilę! Za chwilę się tam udamy. Mam nadzieję, że mordercą nie jest Kuba Rozpruwacz, bo to by było ciekawe. Już myślałem, że coś się będzie działo. No i fajnie, witam w sali tronowej. O, w cyce, nie! Rozrywane kości. No nie dziwię się, gościu, jak ja bym miał takie wizje w głowie, to bym nazwał się Howard Patrick Lovecraft i kręcił filmy. O, tutaj jestem chyba po drugiej stronie, tak? Tak, po drugiej stronie, więc zaraz to sprawdzimy. A Sali ciągle nie ma. Sali sobie gdzieś biega. Świnka Sali. Sali, fajne takie, kurde. Tego, ciekawe i miłe. Zarazem skrzypce, na skrzypcach pograć nie mogę, szkoda. W tym kontrabas, proszę bardzo, witam, witam. Fortepiano, piano, kolejna maska świni. A może to są odlewy z mordy Sali? Znaczy mordy niekoniecznie, świnka ma ryj chyba, z ryja Sali. Fajnie, fajnie, Sali. Gdzie się Sali podziewasz? Sali, moja piękna Sali. Kto cię dyma, jak mnie nie ma. Sorry. Nie, to tego nie było. Okej, okay, chodzimy po stole. To nie jest typowe zachowanie wśród kurcze ludzi mieszkających w tak wspaniałych domach, ale co tam, co tam. To jest Arturo! Dobra, idę, nie mogę z nim rozmawiać, za bardzo się rozpłaczę. Na razie jesteśmy na poszukiwaniach Sali, a Arturo z tego, w swoim czasie. Tu czysto. Obraz. O kurde, oni... On pakuje gościa w plecy, albo go ciągnie. Nie jestem pewien. Mam wrażenie, że raczej go pakował w plecy. W jakąś tam dziurkę posyfie. O, dobra, koniec, to było obleśne. Najobleśniejsze, co dzisiaj powiedziałem. Te pomieszczenie pamiętam. Pamiętam to jeszcze z tego, z trailerów. Tu wejść nie mogę? No to jesteśmy w pułapce, moi drodzy! Witam. Cześć. To jest mrówkojad prawdopodobnie, albo jakiś inny ten. Sowa od Harry'ego Pottera, okej, okay, ta jak ona się nazywa? Hildegarda? Nieważne. Tutaj mamy żadnych dźwigni. Kolejne zdjęcia z czasów wojny. Tutaj rąbanie drzewa, czyli drwalskie obowiązki w Hiroshimie. Tutaj mamy polowanie na... Jelonka Bambi.
Tutaj mamy, proszę, zabicie mastodonta w stolicy środkowego Izraela. A jest jakiś inny Izrael, nieważne. Tutaj coś też mamy na Korridzie, tutaj jakieś zabójstwa, prawdopodobnie lwów, tygrysów. No i tu jakiś ogromny tygrys również, tygrysy i tak dalej. I to są wszystko nasze trofea, które zdobyliśmy, tak? Mogę to przeczytać. Duży tam tego mrówko wciągacz. Tutaj hipopotamus tamus, a tutaj, przepraszam, bekło mi się, Teddy Berber. Coś... Mogę to ruszać? O proszę! Głupie spojrzenie na niedźwiedzie uświadomiło mi, że ta gra może być jeszcze ciekawsza niż myślałem. I pająk z tego. O, pająk z penumbry. Chinese Room, nie postaraliście się. Chinese Room. I motyle z nie mam pojęcia z jakiej gry, ale pająk z penumbry. Chinese Room, nie postaraliście się. Jestem zawiedziony. Nie no, żartuję, oczywiście gramy dalej, ludzie, no nie przesadzajmy. Znowu wiktoriański klimat, za chwilę, najpierw zwiedzam dom. I jesteśmy gdzie? Jakieś maszyny. Jakieś maszyny, które będę mógł sobie pewnie powłączać albo zrobić z nimi cokolwiek. Ale gdzie jest moja świnka Sally? I jestem po drugiej stronie, no świetnie. Tu kolejna, którą pewnie będę musiał obkręcić. To jedziemy. Okej, zasilanie wszędzie załączone. Sali, gdzie jesteś? Sali moja piękna. Nie ma cię. Dobrze. Ktoś coś... pisze? Albo wciąga nosem? Czekajcie. Jakieś dokumenty mam nowe? Jakiś dziennik? Nie, niestety nie. No i dobra, i to by było tyle. Chyba możemy się stąd oddalić. A nasza piękna Sali ciągle krąży gdzieś tu po domu. A ja jestem posrany, bo się jej trochę boję. Pierwsze spotkanie z Sally musi być jednym z najważniejszych, ale dźwięki, no, po prostu powiem wam, że aż sobie stanę na gepardzie, no, aż ukucnę na gepardzie. Dobra, tu. No i teraz, moi drodzy. Sally! Aż się zdziwiłem, że te drzwi w ogóle są... otwarte. Ale się cieplej zrobiło od razu, nawet nie muszę spożywać alkoholu przed nagrywaniem odcinków. A teraz mogę wejść? No i po co mi Sally, ty niegrzeczna świnko? Musiałaś zamknąć moje drzwi. Me gusta. No i co teraz? Czy ja mam wracać? Czy ja mam wyjść na dwór? Czy ja mam może wejść tu? Stąd przyszedłem? To wszystko zwiedziłem. Dobrze, w takim razie udajemy się na zewnątrz. Gdzieś tam na dwór, powiedzmy. No zaraz zobaczymy zresztą, co to jest tak naprawdę. Udajemy się tutaj, tak? Dobra, moje mistrze, zaraz sobie zapisuję grę i ja oczywiście nagrywam dalej, ale w tym odcinku Amnezji Maszynce dla Świń to wszystko. Pierwsze spotkanie Sally trochę mi nachuchała i uciekła i zamknęła drzwi. Potem kogoś zjadła, rozkrwawiła wszystko. No mam nadzieję, że taki sposób prowadzenia Amnezji wam się podoba, że dobrze się przy tym bawicie. No i to tyle, możecie zostawić nam jakąś łapeczkę dla mobilizacji Karolka do nagrywania kolejnych odcinków z Amnezji Maszynki dla Świń. I tyle! Żegnam się z wami mistrzowskim łokciem. Na razie, mistrze! Puu! Jeżeli spodobał ci się odcinek, zostaw coś po sobie, mistrzu. Nie! No fucking way, czy jakiś dinozaur spadł mi gdzieś tam w pokoju? Halo?